Szczegóły na temat dni i godzin otwarcia wystawy znajdą Państwo w komunikacie na zakończenie programu. A ja zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez przebywającego czasowo w Polsce Krzysztofa Jasińskiego. Witam Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie. Na początku naszego dzisiejszego spotkania proponuję krótką wycieczkę w daleką przeszłość. A to za sprawą niecodziennego odkrycia, jakiego dokonano na terenie wykopalisk w Pompejach. Podczas przeszukiwania pozostałości jednej z willi, archeolodzy znaleźli dobrze zachowany wóz paradny. To pierwsze takie znalezisko. Lekki, elegancki, ozdobiony brązem i cyną, udekorowany wizerunkami o tematyce erotycznej wóz, nazywany w czasach antycznych pilentum, na którym widać jeszcze ślady poduszek i lin, a nawet odcisk źdźbła zboża zostawionego na siedzeniu. Naukowcy przypuszczają, że wóz był wykorzystywany podczas uroczystości ku czci Cerery, rzymskiej bogini wegetacji i urodzaju, oraz Wenus, bogini miłości, lub też w czasie ceremonii ślubnych arystokracji w Pompejach. Wóz czterokołowy, ozdobiony motywami amorków, nimf i satyrów, znajdował się na terenie tej samej okazałej willi, koło której przed kilkoma miesiącami znaleziono szczątki dwóch mężczyzn, a kilka lat wcześniej trzech koni. W wydobyciu znaleziska z warstw ziemi i popiołu uczestniczyli archeolodzy, architekci, inżynierowie, konserwatorzy zabytków i wulkanolodzy. Ludzie od najdawniejszych czasów zastanawiali się, co czeka ich po śmierci. I chociaż jak dotąd nikomu nie udało się w pełni zgłębić sedna tajemnicy, to na przestrzeni wieków zdarzały się osoby, które widziały i wiedziały więcej. Święta Faustyna Kowalska, święty ojciec Pio czy Fulla Chorak to mistycy, którzy otrzymali łaskę bycia odwiedzanymi przez dusze, które opuściły już ziemski świat. Na podstawie ich niesamowitych doświadczeń powstał film Michała Kondrata zatytułowany Czyściec. Nowe dzieło twórcy docenionych w Polsce i za granicą obrazów Miłość i Miłosierdzie oraz Dwie Korony w uporządkowany sposób pomaga odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące życia po śmierci i tego, czy możemy mieć na nie wpływ. Michał Kondrat w swoim dziele przedstawia osobę, której nieziemskie doznania pomagają w zrozumieniu jedynej pewnej rzeczy, jaka czeka każdego. Objawienia, jakich doświadczyła Fulla Chorak, w tej roli Małgorzata Kożuchowska, pozwalają rzucić nowe światło na życie, które czeka nas po zakończeniu naszej ludzkiej egzystencji. Wyjaśniają, kto ma szansę zostać zbawionym i napełniają wewnętrzną motywacją do postępowania, które na to pozwoli. Obok Małgorzaty Kożuchowskiej występują m.in. Filip Tłokiński, Marcin Kwaśny, Olga Bończyk, Ida Nowakowska i Henryk Gołębiewski. Konsultantami filmu było grono wybitnych międzynarodowych teologów oraz naukowców od lat badających stan świadomości człowieka w momencie śmierci. Zdjęcia do filmu realizowane były w Polsce, Francji, Włoszech i w USA. Drodzy Państwo, zmieniamy temat. Jak podają media branżowe, Julia Roberts i George Clooney wystąpią wkrótce wspólnie w komedii romantycznej zatytułowanej Ticket to Paradise. Wiadomo już, że za reżyserię filmu odpowiadać będzie Ol Parker, brytyjski reżyser, który ma już na swoim koncie kilka komedii romantycznych. Między innymi filmy Mamma Mia, Gry Weselne oraz Hotel Marigold. Co wiemy o samym filmie? Ticket to Paradise przedstawi historię rozwiedzionej pary, która wyrusza we wspólną podróż na Bali, aby powstrzymać córkę przed zaręczynami. Czy nowa komedia okaże się sukcesem? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, kto został laureatem tegorocznych nagród Złote Globy. Wielkim triumfatorem 78. edycji Nagród Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej okazał się serial The Crown, który zdobył 4 statuetki. Grająca w nim księżną Dianę Emma Corrin została uhonorowana jako najlepsza aktorka w serialu dramatycznym, a kreacja odtwarzającej postać premier Margaret Thatcher Gillian Anderson została uznana za najlepszą kobiecą rolę drugoplanową.
grający księcia Karola Josh O'Connor otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Duży sukces odniosła Chloe Zhao. Jej Nomadland otrzymał Złoty Glob dla najlepszego filmu dramatycznego, a ona sama trofeum dla najlepszego reżysera. Dwie nagrody dostał także Sacha Baron Cohen. Jego kolejny film o Boracie wygrał w kategorii najlepszego filmu komediowego. Cohen został też wyróżniony statuetką dla najlepszego aktora w komedii. Nagrodę za najlepszy film telewizyjny otrzymał Gambit Królowej, w którym wystąpił również polski aktor Marcin Dorociński. Natomiast grająca w nim pierwszoplanową rolę Anya Taylor-Joy zdobyła Złote Globy w tej kategorii produkcji. Dodam jeszcze, że najlepszym filmem nieanglojęzycznym został uznany obraz Na Rauszu duńskiego reżysera Tomasa Winterberga. To tyle na dziś kulturalnych newsów. Przesyłam wszystkim paniom milion całusów z nadzieją na ponowne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.